To powinno załatwić sprawę. Choć mi się zechciało spać. Zatem witam was w nowym odcinku z gry Days Gone. Na samym początku chciałem przypomnieć o łapkach w górę, pisanie komentarza oraz przycisku subskrybuj. Was to nic nie kosztuje, a dla mnie jest to pomoc w niedorozwoju kanału. Przed chwilą zabrałem tutaj stąd zapasy, miałem informację survivalową, że Bowser co jakiś czas przygotuje dla nas tutaj właśnie w skrzyneczce jakieś, wiecie, drobne takie fajne zapasy, jakieś fajne fanty dostaniemy. Które będziemy mogli sobie to użyć. Coś ciekawego. Wróciłem do wcześniejszego miejsca, w którym byliśmy. Tak, wróciłem sobie do niego. Na pewno zastanawiacie się dlaczego. Z tego powodu, że próbuję, ja się naprawdę staram walczyć z moją kleptomanią w tej grze. Uwierzcie mi, to jest ciężkie. Ja naprawdę mam kleptomanię i to przeokrutną, jeżeli chodzi o takie gry. To jest po prostu, wiecie, to widzę. O, przedmiot. O, można zebrać. Kurde. Kurde, przed chwilą chodziłem z motoru. Trudno walić, to idziemy po przedmiot. Właśnie walczę. Nie zbieram na razie tych przedmiotów, bo no wiem, że nie mamy na niego miejsca, więc. Moglibyśmy skoczyć tutaj do obozu. Ale dobra, wykonajmy najpierw to zadanie i potem zapewne i tak będziemy musieli podskoczyć do obozu. Oj, za bardzo. Jakieś poi mamy. Mamy jakieś poi tutaj. Poi, czyli point of interest, punkty zainteresowania. Ale to już mamy oczyszczone. Zjedźmy sobie. O. Tak, na luziku. No, takżeśmy przecież w poprzednim odcinku oczyścili to miejsce. Chyba, że jest jeszcze tutaj coś innego. To jest ta wieża energetyczna. Do transferu energii. Do energii, do transferu prądu prądu elektrycznego. Z tego co panem ze szkoły, nie radzę łapać te kable. To jest śmierć na miejscu. Dobra, ale mniejsza o większa. Spisz? Bo uderzam do tego obozu, który widziałeś na północ od góry. A wiesz w ogóle dokąd jedziesz? Dowiem się, kiedy tam dotrę. Bez odbioru. Buzman, miałeś rację. Rozstawili się wzdłuż torów kolejowych. Wybij tych skurwysynów co do jednego. W sumie tak jest plan. Bez odbioru. Nie, ja miałem plan, wiecie, pójść na łąkę, pozbierać kwiaty, zrobić wieńce, następnie te wieńce z kwiatów założyć na kusze i wystrzelić ich do nich. A, nie, no, na jedno by wyszło. Dobra, niech ci się na razie kończy. Ej, tu mamy jeszcze po prawej. Dwójka biegnie. Jeden padłszy. Zaryzykujmy tutaj wyjście. To jest właśnie tryb trzecioosobowy. To jest naj... Ale co? Aby rozbudować... Ała. Toporek. Dobra, gdzie mamy kraftowanie? Szybko, kurde. Strugaj te bełty, no. Strugaj maleńkie te bełty. Ała, kto mi... O! Już nie musisz nic. To już wszyscy. No on jest taki, kurczę, strasznie... on tak strasznie, kurczę, broni tej góry. Tu mamy obrzyna, możemy go zamienić. Aha, wolę obrzyna. Dobra, ja... Tak, podjadę na cmentarz, może uda mi się znaleźć.
tę skrytkę Leona. Wybacz. Co mówiłeś? Odpoczywaj, Boozer. Pojedziemy na północ, jak tylko będziesz w stanie. Tak. Spoko. Coś mi się wydaje, że może nie być w stanie pojechać już. Strasznie on, w ogóle ten Boozer ma strasznie źle wygląda, ta jego ręka strasznie, no, pobandażowana, ale no, to jest... Aha, czyli musimy szybko... O matko święta, po czymś takim to główny bohater byłby wyautowany, kurde, na kilka ładnych tygodni, jak i nie na stałe, kurde, zjazdy na motorze. Dobra, zobaczmy, co teraz mamy z mapy RB. Mamy pojechać sobie tutaj, pogonić za Leonem. Famaci, Dick. Mam dość włóczęgów, którzy przyłażą do mojego obozu i zabijają ludzi, jakbyśmy żyli w syfie. Co się dzieje, Cole? Pojawił się gość, spiskany jak delfin. Zaczął strzelać dookoła i spieprzył. Benny mówi, że jego maszyna ma czerwony bak, a typ nosi jakiś motokrosowy kask, srebrny. Okej, to jak ruszę teraz, może go jeszcze dogonię. Chcę go żywego, Dick. Żywego? Żywego. Jak go złapiesz, odezwij się przez radio. Zgarniemy go i powiesimy skurwiela na tej gałęzi. Czas już pokazać tym zasranym włóczęgom, że w tym obozie panuje prawo i porządek. Bez urazy. Jasna sprawa. Znajdę go. Prawo i porządek. Ale bez urazy, że chcemy go zabić. No dobra, mamy tutaj wymogi misji. To mi się wydaje... Wątki fabularne, dobra, to jest wątek fabularny, to będzie też wątek fabularny, ostra jazda, ale mi się wydaje, że to jest bardziej taki poboczny wątek. Coś mi się tu jeszcze rzuciło, a paliwo, to jest nasze, obóz wypadowy. Koniec świata, dobra, tu mamy kolejny punkt, a może byśmy sobie spróbowali użyć szybkiej podróży, albo nie. Pozwiedzajmy tutaj trochę okolice. Muszę powiedzieć, że ta gra mi się... Ta gra mi się naprawdę, kurde, muszę wam powiedzieć, że mi się podoba, jeżeli chodzi o... No to jest AAA, nie oszukujmy się. Sam to wygląd tego wszystkiego... Doładowanie nitro. Nie możesz doładować swojego motocykla bez nitra. Kup odpowiednie ulepszenia u dowolnego obozowego mechanika. Po montażu naciśnij A podczas jazdy, żeby kurde się doładować. Dobrze, to żeby doładować motor, jak możemy doładować siebie. Dobra, mamy tutaj topór strażacki i niektóre bronie możemy na przykład tutaj rozbudowywać. A, tej broni nie możemy, ale nie mamy nic w łapce, więc musimy użyć czegokolwiek. Ludzie, przydałoby się też podtankować. Co też jestem, by to powiedzieć, użyć takie dobrego słowa, jestem zaimponowany, jestem zadowolony, co mi się podoba. Dick, jesteś tam? Mówiłeś, że jedziesz na północ? Nie, Boozer. Wiesz, że nie pojechałbym na północ bez ciebie. Tak, tak, wiem. Po prostu jestem trochę nieprzytomny. No, poważenia trzeciego stopnia mogą tak działać. To może zajmie się Alvarez, dobra? Dick, to dla mnie ważne. A, kolejne poi. Spróbuj trochę odpocząć. I znowu to... A! I widzicie, i znowu to poi pokazuje. Tutaj nam... Chwila, ustawmy się mniej więcej, jak to poi szło. Ziomeczka Boozera. Kiedyś robił dla mnie kursy. Wiem, że z nim jeździsz. Próbowałem go wywołać, ale cisza w eterze. Jak go zobaczysz, powiedz, żeby wpadł się ze mną przywitać. Byłoby miło pogadać. Goblen bez odbioru. Obóz łupieżców. Banda wrednych sukinsynów. Ile napadów zorganizowaliście w tym tygodniu? Obóz łupieżców? Ulala. Dobry pomysł, ale na razie użyjmy sobie szybkiej podróży, żeby wrócić. Dobrze wiedzieć, co to nam pokazywało. Fajny jest ten pomysł z tym, że są te punkty POI. Znaczy punkty POI, że po co gra nam pokazuje takie punkty zainteresowania, na które możemy sobie rzucić okiem.
wiecie, że możemy sobie tutaj popatrzeć, co się dzieje i takie inne. O, to mamy jeszcze jeden kanisterek. Że możemy sobie tutaj zobaczyć. Bardzo was przepraszam, kurczę, przed chwilą napiłem się łyka kawy i normalnie, kurczę, wszystko we mnie buduje. Doładujmy tutaj. Ła, dobrze, że tutaj wróciliśmy. Ja coś czuję, że ten obóz łupieżców to była droga w jedną stronę. Kurczę, czemu chłopie sobie nie zamontujesz tego baka na motorze? Dobra, i zróbmy sobie tutaj to zadanko. Stąd nie jest zbyt daleko, więc zjedźmy tutaj motorkiem. 300 metrów to nie jest za dużo. Nie jest za dużo, za daleko. Kurde, ile tutaj jest tego wszystkiego? Tikon trofeum. Mamy ten obóz, który próbowali nas upitolić. Hej, Cole, ten ty, do którego zrobię. Kogo zajebał? No co cię to? To tylko kolejne zlecenie, nie? Nie obchodzi mnie to, ale chcę znać nazwiska. Kogo, Cole? Jeden to gość o nazwisku Randall. Był w obozie już prawie rok. Pozostałej dwójki nie znałem. Popytać? Nie, odpuść sobie. To odezwij się, jak znajdziesz sukinsyna. Bez odbioru. Czy widzicie, co aktualnie robię? Nie używam triggerów do jazdy, tylko analoga do przodu i do tyłu. Ciekawe. Dobra, mamy tutaj... A, to jest to, co... Ten motor żeśmy wzięli i... Muszę się przyjrzeć dokładniej. Amunicja i... Dobra, co my tu mamy? Wciąż sobie radzę. Tam jest! Cele zlecenia motocyklista. Niektóre cele będą się stawiać, inne próbują ucieczki, by wykonać zadanie. Dopadnij swój cel i pochwyć go żywcem. Najlepszym wyjściem będzie staranowanie lub ostrzelanie motocykla przeciwnika, ale w taki sposób, by przeżył. Czerwony bak. To on. No więc pomyślałeś, że wjedziesz do obozu Koplenta. Trochę postrzelasz. Zgadza się? Zabijesz kilku ludzi, coś zwędzisz i pojedziesz sobie. Jakbyś wpadł na zakupy do marketu. Tylko jak ja go mogę ostrzelać? Walka z motocykla. Podczas jazdy motocyklem stuknij LB, aby namierzyć cel. Następnie LB, aby oddać strzał z broni bocznej. Koplent może mi skoczyć! Słyszysz? A tam jelonek, a jelonek... To jest dobry pomysł. Rozmiar celownika świadczy o twojej cenności. Im mniejszy, tym lepsza. Nie. O, spoko, facet. Ciebie jako co żywego. Pamiętaj, zawsze możesz też zejść z motorka i... Możesz zejść z motorka i daj... I... No, poddać się. Dawaj. Jeszcze. Kurwa, koniec na bok. Taranując cel, możesz zadać mu obrażenia, ale uszkodzisz swoją maszynę. Jest to często skuteczny sposób na zrobienie celu lub zrzucenie go z... Zrobienie celu lub zrzucenie go z maszyny. Okej. Okay. Żeby oszczędzić nim amunicję, możesz im ten sposób obrażeń. Okej. Okay. Dobra, czyli musimy mu teraz przypierdzielić w niego. Opie, powtarzasz się. Powtarzasz się. Uła! Coś ty zrobił, skurczybyku jeden. Ej, nie! No więc wiesz, Kołpowi to się średnio podoba. Mnie w sumie też, jeśli mam być szczery. Robisz włóczęgom krecią robotę. A gdybyś zastrzelił na niego, kto wtedy naprawiłby mi motor? Durny zjeb.
Walcie! Jesteś przed upasem Koblenda! Jego dziwką! Właśnie tak! Jego dziwką! No czemu ma jakiś skop, nie wiem, kopa sprzedać? Spizgan jak delfin. Okej. Okej. Specjalne malowanie obóz Copeland. Mam go. Zapisz sobie współrzędne i przyślij tu swoich ludzi. Żyje? Hej, muszę go. Tak, żyje. Ale nie gwarantuję, że długo tak zostanie. Muszę. Bez odbioru. Długo tak zostanie. Traciliśmy jeden poziom, 1% energii, ale szkoda, że tutaj mamy. Jak to się mówi, że. O. Jesteś tam? Chciałem sprawdzić, co tam u ciebie. Tak, tak jest. Trzymaj się tam, kolego. Jak połatamy ci łapę, jedziemy na północ. Tak jak mówiłeś. Boże, jak nie tęsknię za otwartymi. Na razie musisz wydobrzeć. A ja muszę jeszcze podłubać przy motorze. No i trzeba będzie zgromadzić sprzęt. Ale jak tylko się wykorujesz, spadamy stąd. Bez odbioru. Obóz wypadowy przy wieży. Ale czemu mi to pokazywało znowu... Nie wiem, czy widzieliście, pokazywało tutaj w tą stronę POI. Ale dobra, chromolić to. Lećmy do obozu Copeland. Tutaj sobie weźmy, skoczmy. No, zobaczymy jeszcze raz, jak ta szybka podróż tu wygląda. Jest dosyć... bym powiedział, że nawet jest dosyć szybka. Głupota, że on mógłby... A czy inaczej, taka jedna zmiana, ta szybka podróż mogłaby tak wyglądać, że on właśnie tak kończy wytracać prędkość, tak wiecie, o coś takiego podjeżdża i jest przed bramą i zostajemy na motorze. Dobra. Ej, ostatnio częściej tu bywasz. To naprawdę ostatnio. Ty z siebie, chłopie. Draniu, masz moje części? Gdzie części? Gdzie mój bak? Dobra, Drani jeden rozmontował motor, a dobrze wiedział, czy i to był, dobrze wiedział. Dobra, zobaczmy, co możemy zrobić. Tak, mamy handlarza. Dalej nie ma żadnej broni. Zaopatrzenie, amunicja. To mi nic nie jest potrzebne. A ty? Chcę tylko, żebyś coś wiedział. Widziałam, jak przywieźli twój motocykl. Wiedziałam, że to twój, jak tylko go zobaczyłam. Serio? Tak mówisz? Tak, bo próbowałam gadać z Kołpem, ale on jest strasznie wkurzony. Nie na ciebie, znaczy trochę tak, tylko na wieczystych. Mocno nam to walili, wiesz. No, słyszałem. Dzięki, że mi mówisz, Jazzy. Wiesz, znamy się od dawna. Ty pomagasz mnie, ja pomagam tobie. Jasna sprawa. Ale słuchaj, ja się nie mogę wychylać, łapiesz? Udawaj, że jesteś zwykłym włóczęgą, póki Copeland się nie uspokoi. Dobra, łapię. Koleżanka, może powiedzieć. Jeden pomaga drugiemu. Dobra, sprzedajmy tutaj wszystko. Nieźle. Dziś to wszystko. No dobra. No, zaufanie trochę tu podskoczyło, ale tu jest problem, jeżeli chodzi o zaufanie. Tutaj też wszystko sprzedajmy. Nie. Nie wiem, czy widzicie, tam 3000 coś mamy zaufania, potrzeba 12 urwał tysięcy. Aha, czyli tutaj mamy jego, brak dostępnych zleceń. No dobra, ale kurde. Ej, jak się masz? Moglibyśmy dostać już trochę amunicji. Mam chociaż pierwszy poziom tutaj. O tak, możemy. Możemy tutaj w końcu zrobić upgrade. 1200 kredytów? O matko święta, wydech, co to da? Jaki... tu mamy tylko takie coś. Tu tłumik pierwszy, sakwy. Brak sakwy, aha. Potrzebujemy umożliwia przechowywanie amunicji przy motocyklu. Zapas amunicji można uzupełnić u handlarzy. Szkoda, że musimy mieć poziom drugi. Aha, tu mamy zwykły bak, standardowy bak tu mamy. Aha, i tu możemy zrobić ten drugi. I to całkiem za darmo. Okej, okay, będziemy mieli trochę większy bak. Tutaj kurę ten zaufanie. Zwiększa liczbę uszkodzeń, jakie może znieść twój motor. To by się nam przydało. Więc zamontuj. Nitro. O, dobra, możemy to wyposażyć.
I kółeczka. Przyczepność marna. Wytrzymałość mierna. Dobra, weźmy lepsze kółeczka. Sobie tutaj, jak nie możemy żadnej sobie broni, to jej to kupić, chociaż zadbajmy o naszą maszynkę. Lepszy silnik. Dobra, to już nie stać nas. Dobra, tutaj naprawa. 230 chcę zatankowanie. Skończyło ci się paliwo w syfie. Oj, mamy reflektor. Standardowy reflektor i ten reflektor. Wezmę sobie ten na próbę. Zobaczę w ogóle jaką świecę, czy jest różnica w świeceniu. Tu nie możemy nic. A, tu możemy sobie... Pierdzielniemy końcówkę wydechu. Błotnik. Nie, na razie nie. I osłona pierwszą. Możemy sobie tutaj zrobić. Dobra, zróbmy sobie jeszcze osłonkę. No, coraz bardziej taki Mad Maxowy nam się robi ten motor. Fajnie wygląda, że możemy tutaj ukryć do menu. I teraz zobaczyłem, że dopiero to jest świat gry tutaj w tle. Że nasz motor się teleportuje właśnie na ten stół tutaj obok. O, tutaj dopiero, kurde. No, pięknie, ładnie, elegancko, ale zobaczmy, co mamy teraz do zrobienia. Moglibyśmy tutaj zrobić tutaj ten obozik, teren badań Nero, więc pewnie będziemy musieli tutaj kolejny jakiś punkt, ale zajmijmy się tutaj tymi łowcami właśnie tutaj z obozów. Po drodze znalazłem kilka wilczków. No dawaj. No i proszę. Zobaczmy, jak się to skuruje. Świeże mięso. Świeże mięsko, czy będziemy mogli to sprzedać we wiosce. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj, kurde, wszystko może iść na handel. I co? Mięso wilka. No, zawsze coś dobrego. Znalazłem tutaj, też miałem informację o jakimś poi. Znaczy tak, tu mamy... No diabła, co tu się stało? O nie, ciekawe, czy zostawili coś ciekawego. Butelka po piwie, czyli nic ciekawego. Nie mam amunicja do pistoletu. To jednak dobrze, że nie kupowałem amunicji. To pyk, pyk. Szybki reload, taktyczny. Obrzyna, też przeładuj. Idziemy dalej w trasę. A co tutaj się dzieje? Aby to zrobił takie duże ognisko. Tu mamy coś dziwnego na minimapie. O, jakaś chatka jest. Stawmy sobie tu motor. Kurde. Te świry za mną. A. I po co ta... Jaki kurde Neo z Matrixa. Neo z Matrixa uniknąłby się kier. Dobra, mamy tutaj, nie wiem czy widzicie, ale... Wilkuś, kurde, maleńki, kurde, też jestem samotnym wilkiem i atakuję jeden drugiego, a to cham jeden spolały. Broń mam na wykończeniu, ale oprócz tego zróbmy sobie jeszcze tutaj, mam jakieś zagrożenia, nie, możemy szybkiego save'a sobie zrobić, najpierw postawmy maszynę. I powinniśmy tak, szybki save. I teraz tak, tutaj możemy... O! To mi chodziło. To nad Gmlistym Jeziorem. Jakiś punkt, jakieś poi do znalezienia. To szczerze, że tutaj pełno jest takich miejsc. To jest ta chatka, którą chciałem zobaczyć. Jest tutaj ciekawe, kilka ciekawych... A, że chatka. Ja myślałem, że to chatka, to taka mała przystań. Ślicha? Ślicha? Co to w ogóle jest? Noga stołowa. Dobra, podejrzewam, że ta noga stołowa może być dla nas bardziej użyteczna od naszego... tutaj od naszego tego, ale możemy ją nabić kolcami. A, i mamy teraz kolczaną nogę. Teraz wygląda jak jakaś średniowieczna broń. Rzućmy okiem, czy jest tutaj cokolwiek. A, jesteśmy po drugiej stronie jeziora? Tak, jesteśmy po drugiej stronie jeziora, zobaczcie. Tutaj mamy właśnie ten obóz Copeland.
Ciekawe, ciekawe. Dobra, lecimy dalej. Tu Radio Wolne Oregon. O, znowu ten. Dziś rano złamała mi się kolejna żelatka. W naszej dumie ma jest mieć najlepsze produkty z całego świata. Dostawaliśmy najgorszy szajs wytwarzany przez tanią zagraniczną siłę roboczą. W ciągu ostatnich 50 lat robiło się rzeczy nietrwałe, żeby w kółko kupować nowe. Zawsze trzeba kupić nowy samochód, nowy telefon, nowe to i tamto, a wszystko po to, by nakarmić bestię komercjalizmu. Chcesz mieć coś, co przetrwa lata? Nie możesz szukać za granicą, o nie! Potrzebujesz prawdziwych, pracowitych Amerykanów u steru. Kiedy my coś tworzymy, to wytrzyma próbę czasu. A te ręce, które budowały ten kraj, zniosą wszystko, co rzuci przeciwko nam nowy świat. Być może nasze drogi są powikłane, ale jednocześnie są niezniszczalne. Tak samo jak my. Tu Mark Copeland z Radia Wolne Oregon. Nie wierzcie kłamstwu. I Radio Wolne Oregon. Wyglądają na zniszczone, Cope. Ale hej, jak se chcesz. A poza tym nie ma niczego złego w odrobinie komercjalizmu. Kurde, przydałby mi się nowy motor. Dokładnie. I co, chłopaki? Pięknie. Pozabijajcie się nawzajem. A ja chciałem z wami pogadać, muszę się pohandlować. O nie, no kurde, zabójca, chcieliście sami mnie zarżnąć, a się bronię i zabójca, tak? Kurde, zmieniaj tą broń. Ej, poczekałem i tak jak pierwszy strzelisz. Kurde, pokazało mi tutaj POI. I oprócz tego, że dostaliśmy propagandową audycję radiową. O, kij baseballowy, ale nie potrzebujemy w tym momencie. Dostaliśmy propagandową audycję radiową. Dość znaleźliśmy trochę. Coś im tu nie pykło. Chyba mieli tutaj mały problem. No, wypalali tutaj to gniazdo. Co to jest? Aha, to jest ikonka pułapki, które prawie w nią wpierdzieliłem się. Dobra, ale czemu mi to znowu pokazało gdzieś tutaj? Wiecie, POI, ja najczęściej staram się w stronę jakiejś POI przy okazji zbierania tutaj wszystkiego. Ale dobra, jak stoimy z paliwkiem? 52%, no, nie jest źle. Więc wejdźmy na maszynkę. O, i zobaczcie. Możemy, kurde, jechać z górki, nie używając silnika. To jest fajny pomysł. Nie, no wiadomo, nie jedzie się aż tak szybko. Nie jest się aż tak szybkim. Ale nie zużywamy dzięki temu paliwa. W drugą stronę będzie trochę gorzej. Będzie wszędzie pod górę, ale damy radę. Co to? Snajper? Ła, szybko. Ła. Nie mogę pozwolić żadnemu uciec. Banda gwałcicieli morderców. You have been warned. Dobra. W ogóle widzicie? Możemy tutaj gasić i zapalić światło. Dobra. Nie lubię takich ludzi, którzy wykorzystują innych. Gdzie moja kusza? Masz latarkę. Dziękuję bardzo, że się będziecie ujawniać. Muszę tu skończyć. Drugi. Co myślisz w łepek? A, pudło. Dobra, u góry ktoś? Nikt? Kurde. Jak wam się podoba? Podoba się, jak ktoś wali do was? Co wy na to? To co miał za broń? Nie widzę go. On miał karabin. Przebijalność pocisków. Niektóre rodzaje broni są tak potężne, że jeden wystrzelony z nich pocisk jest w stanie przebić kilku wrogów. Kiedy używasz karabinów snajperskich lub innych rodzajów potężnej broni, spróbuj ustawić się tak, by mieć na linii strzałów kilka celów. Jeden.
Podleczmy się. A mam cię. Nie, ja muszę sobie jeszcze to zwiększyć. Muszę was przeprosić na chwilę. Kontroler, czułość celowania, czułość kamery. Co? Celowanie z funkcją czynnika ruchu? Lol. Od razu lepiej. Mam cię. Zero amunicji. Dobra, to nie jest problem. Nie. O nie, maleńki. Nie. Kurde, to mi ma. Miałem nadzieję, że ta broń będzie, wiecie, na zasadzie broni tej głównej, a ona mi zabiera tą broń specjalną. A, wolę mieć kuszę. A, chciałem się zbliżyć. Sprawdźmy, co masz. Wypunek pełen. Trochę drzewka? Trochę drzewka nie zaszkodzi. Według radaru gdzieś tam. Dobry den. Dostałeś? Wycofuję się. Cofamy się. Jeszcze doleczmy się i... O, wow, ilu więcej was matka nie miała? Za późno. Jeden. O kurde. Oj, was. Jeden. A, nie. Chciałem tylko zmienić rękę, nie. Aha, koniec bełtów. Dobra. Jedno. Jeszcze kilka. No, załaduj. Pewien facet. Ej. To chyba koniec. Drogi będą trochę bezpieczniejsze. Znaczy, niewiele, ale zawsze. Czy on sobie ziewnął przy okazji? Wyglądają na takich, co mieliby podziemny bunkier. Nie? Jak ja lubię takie, wiecie, takie autosugestie od postaci. Radio Wolne Oregon. Prawda was wyzwoli. Mamy powtórkę z dzikiego zachodu. Ale niektórzy zachowują się, jakby prawo i porządek były reliktami przeszłości. A przecież to wciąż Stany Zjednoczone. A tu, w Ameryce, prawo własności nie może być naruszane. Mamy prawo zająć terytorium, utrzymać je i go bronić. Jasne, odebraliśmy ziemię Indianom. Nie ma sensu zakłamywać historii. Ale zrobiliśmy to siłą, a tylko siła może pchnąć nas teraz naprzód. Nie będziemy się poddawać bandzie despotów. Jeśli federalni, wieczyści czy łupieżcy myślą, że mogą się rozbijać po mojej dziczy, to srogo się zdziwią. Najsilniejsi przetrwają. Najsilniejsi zdobędą i najsilniejsi zwyciężą. Tu Mark Copeland z Radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwom. Bla! Słuchaj, Cope. Prawo i porządek to relikty przeszłości. O czym ty do diabła gadasz? Ale tak, masz rację, że teraz liczy się tylko siła. Siła i całe mnóstwo cholernej amunicji. Siła? No, coś w tym jest. Tylko teraz, skoro jesteś panie taki mądry i piszesz pan wiersze, takie mądre, takie piękne słowa.
to lepiej mi dorać, gdzie oni tutaj mieli bunkier. No coś czuję, że eliminacja tych bunkrów może być, wiecie, dobrym miejscem na zdobywanie kolejnych przepisów. I tu mamy wieżę. O, to do środka. No to hops. No daj, maleńka, no nie daj się prosić, no otwórz się. Podejść do drabiny, bla, aby automatycznie zejść. Mógłbyś jeszcze nauczyć się z niej szybciej schodzić. Trochę podobny do poprzedniego bunkra, ale... nie to. Latarkę chciałem. Zapasy. Halo? Ktoś tu jest? Czy wszystkich wybiłem? Wszyscy. I... To fajne. Mapa. Dobrze oznaczona. Obóz wypadowy w Horse Creek. Cel. Obozy wypadowe łupieżców porozrzucane są wzdłuż wielu ważnych tras. Muszę się nimi zająć, w przeciwnym razie ciągle będę trafiał na snajperów, pułapki z linek albo gorsze niespodzianki. Tu mamy załatwione. Przepis koktajl regeneracyjny. W sumie mi się już raczej nie przyda. Okej, okay, dobra. Ja idę się troszeczkę zdrzemnąć, to znaczy Deacon idzie się zdrzemnąć, a na dzisiaj się chyba pożegnamy. Zatem dziękuję bardzo za waszą uwagę. No dobra. No, dziękuję bardzo za waszą uwagę. Zapraszam do pisania komentarzy i dawania łapek w górę, aby zmotywować mnie do dalszej pracy. A jeżeli jesteś nowy na kanale i podobają ci się moje wypociny, zapraszam do pozostawienia subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.